Oszukuję. Z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że mój pociąg do Burgas nigdy nie dojechał, bo gdyby dojechał, to bym nie zobaczył tego, co zobaczyłem. A część centralna, czyli Park Narodowy Bałkanów Środkowych, jest po prostu przepiękny. To jest najpiękniejsza część całej trasy. I dobrze, że mnie to nie ominęło. Dzikie i półdzikie konie na trasie Kom Aminę to wcale nierzadki widok. Ten pan, którego tutaj widzicie, to nie ja. To Mojżesz, którego spotkałem w Parku Narodowym Centralnych Bałkan i dzięki któremu w miejscowości Risz, gdzie były tylko trzy sklepy na krzyż, miałem nocleg i to u Brytyjki. Zapytałem się, jak on to w ogóle zrobił i mi powiedział, że po prostu pytał. Potem mówił, who does wins. Kto próbuje, ten wygrywa. Tak przynajmniej tłumaczył, że próba czasem wystarczy, żeby wygrać. I dzięki niemu miałem dach nad głową, bo czasem musiałem spać. Tak. Miejsce na ognisko jest. A w tamtym kierunku jest bardzo niepolecany przez przewodnik budynek mogący służyć jako schronisko. Jest napisane w tym przewodniku, żeby korzystać z tego w momencie, kiedy pogoda się załamie. Jak sprawdzałem pogodę na dzisiaj, w miejscu, w którym się znajduję, żadnej burzy nie ma, nie będzie, raczej. Mimo wszystko zastanawiam się, gdzie tu spać. Póki co zobaczę sobie, jak to wygląda. Jeżeli to wygląda jakoś przystępnie, przytulnie, to być może właśnie w tym budynku. Przytulnie. Jeśli pogoda będzie, nie widać nic. Wait. Przytulnie. Jeśli faktycznie pogoda się zepsuje, to tu przymusuję. Na szczęście tamtej nocy pogoda dopisywała. Nie musiałem się ewakuować do chaty. Rozbiłem sobie namiot, rozpaliłem ognisko i w tym namiocie nawet nie spałem. Położyłem się obok ogniska i ciepło i zmęczenie zrobiły swoje. Oczywiście od razu nie zasnąłem. Moja wyobraźnia bardzo intensywnie pracowała. I najmniejszy trzask wystarczył, żebym oczami wyobraźni widział wściekłe wilki, niedźwiedzie, wygłodniałych Bułgarów, którzy chcą mi podejść do ogniska i zrobić krzywdę.
Kilka słów o oznaczeniu tego szlaku. Przede wszystkim będziemy widzieli zimowe oznaczenia, czyli te słupy w kolorze żółto-czarnym. Poza tym będziemy mieli oznaczenia w kolorze biało-czerwono-białym, które znajdziecie na różnych obiektach, drzewach, domach, skałach. W części wschodniej znacznie częściej będą pojawiały się oznaczenia w kolorze żółto-czerwono-żółtym. Niestety muszę zaznaczyć, że te oznaczenia są bardzo wyblakłe, dlatego jak wcześniej wspomniałem, dobrze zaopatrzyć się w dobrą mapę lub GPS, tak żeby po prostu wiedzieć, w którą stronę iść lub którą drogę wybrać. W części wschodniej znacznie częściej będziemy trafiać na miejsca takie jak to. Częściej nie znaczy, że często, czasami. W którym właśnie możemy zregenerować siły, rozbić namiot, rozpalić ognisko, odpocząć. Tego nie mówił o Bułgarach, to jedno muszę przyznać, że są mega gościnni. Na przykład przed chwilą byłem w sklepie, gdzie sobie po prostu siadłem, podszedł do mnie jeden dziadek i mi po prostu postawił energetyka. Potem podszedł drugi dziadek i postawił mi piwo. Potem zleciały się jakieś dzieci i one przyniosły mi dwa melony, trzy właściwie, bo jeden został pocięty na miejscu, żeśmy sobie go zjedli. A te dwa wcisnęli mi do plecaka. Pytam się, ile za to chcą pieniędzy. Gdzieś nic nie za darmo. Nie powiedzieli, że nie, nie, że za darmo. I mnie po prostu nakarmili, napoili i dalej puścili. Niesamowite. Dla wszystkich tych, którzy tak jak ja nie mówią nic po bułgarsku, to się nie czyta cybermarket. Hello MTV, welcome to my crib. To było najfajniejsze miejsce, w którym spałem. I spałem tutaj sam. Nikogo poza mną tutaj nie było, nawet gospodarza. Gospodarz wręczył mi klucze i odjechał. Tutaj widzicie jadalnię. Całą dla mnie i tylko dla mnie. Prawdziwą salę bankietową. Wszystko moje. Przynajmniej na dzisiaj. Tutaj mamy kuchnię, która niestety swoje lepsze lata już na pewno miała za sobą. Teraz przejdziemy sobie na górę. Pokażę wam toaletę. Toaleta, a nie jakaś dziura w podłodze. Prysznic. I prysznic. Powiedzmy. Działający. Dokładnie tak. Tutaj mamy drugie piętro. Kilka ubytków. A teraz zaprowadzę was do mojej komnaty. Luksusy. Także dzięki za odwiedziny i do następnego. Tu już widać Morze Czarne. Końcówka.
Im bliżej byłem mety, tym częściej przechodziłem przez miejscowości, które albo całkiem, albo prawie były wyludnione. I tak jak od dłuższego czasu pogoda mnie oszczędzała, tak końcówka niestety nie miała takiego zamiaru. Na szczęście w ciągu kilku następnych dni pogoda malowała się znacznie lepiej i pozwoliła mi dojść do przylądku Emine i oficjalnie zakończyć moją podróż. Tutaj, jeśli wierzyć mojemu przewodnikowi, zrobiłem właśnie 650 km na pieszo. Zgodnie z tradycją z góry Kom trzeba było wziąć dwa kamyki. Jeden, żeby wrzucić do wody, a drugi, żeby wziąć do domu jako pamiątkę. Ja oczywiście nawet nie dorzuciłem. Sporo narzekałem podczas tych trzech filmów. Wiem, i można by dojść do konkluzji, że wcale nie polecam. Ale byłaby to konkluzja błędna, bo z perspektywy czasu mogę tylko powiedzieć, że mam ochotę na więcej, dłużej i dalej.